Policjanci otrzymali zgłoszenie, że drogą ekspresową S3 w kierunku Jawora samochód jedzie pod prąd. Funkcjonariusze natychmiast udali się tam na miejsce i do zatrzymania tego pojazdu użyli sygnału świetne i dźwiękowe. Kierujący, widząc te sygnały, nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Dalej kontynuował tą jazdę drogą ekspresową S3 pod prąd. Zmuszał innych kierujących, którzy poruszali się prawidłowo tą drogą, do gwałtownego zjeżdżania na prawy pas ruchu. Po chwili policjanci zatrzymali mężczyznę. Stawiał on opór i nie chciał dobrowolnie opuścić swojego samochodu. Funkcjonariusze musieli użyć wobec niego siły fizycznej. Mężczyzna był nietrzeźwy, miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Okazało się, że kierowcą jest obywatel Bułgarii. Samochód usunięto z drogi, a mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał 2 zarzuty, grozi mu 8 lat więzienia.